Witam Was serdecznie, z tej strony Space Empiria i zapraszam na kolejną część z Warhammera 3. Oj, będzie się działo, czuję. Tura 55. Dlaczego tak mówię? Bo jeśli śledzicie na bieżąco kampanię, no to wiecie. Jeśli nie, to już Wam mówię, że moje armie w ilości 3 będą atakowały tutaj Festusa. Jeżeli chodzi o siłę Festusa, możemy sobie sprawdzić. To są oczywiście Wojownicy Chaosu. Są na końcu, z tego co ja kojarzę, gdzieś tutaj. Wybrzeże Wampiru. O, Płodni. Nie wiem dlaczego ta nazwa, ale Festus taką ma. Mają 5 osad. No to wszystkie te osady są chyba właśnie tutaj umieszczone. No bo zobaczmy. Oni mają taką zieloną... Czyli to, raz, dwa, trzy, cztery i tam gdzieś jest jeszcze pewnie piąta tutaj niedaleko. Nie podejrzewam, żeby gdzieś daleko byli. Siła jest ich 23, moja siła jest 4, więc no tak sobie tutaj dosyć tą armię mam chyba mocną. No musimy się ich pozbyć po prostu. Te armie Festusa, dwie są tu. Przy czym niestety, jak widzicie na załączonym obrazku niniejszym, tutaj mamy dosyć mocną armię, przy czym nie jedną trzecią jej znamy. I co możemy o niej powiedzieć, że... No zobaczmy sobie tutaj na pancerz. I też na... Czyli ogary chaosu, prędkość 95. Mam nadzieję, że zatrzymamy je łucznikami, bo one nie mają prawie pancerza, więc łucznicy albo też muszkieterzy tutaj sobie z nimi świetnie poradzą. Opancerzone trole, no to po prostu jest masakra, żeby je zabić. To jest 110 pancerza i siła broni 100, 106, przy czym mają również przebicie pancerza, więc no nie wiem, bardzo no mocna jednostka, nie wiem jak dalej. Natomiast moja armia tutaj ma włóczników, którzy mają specjalny bonus do dużych przeciwników, no więc na te trole no to będzie dobra ta jednostka. I teraz co my możemy zrobić, żeby się nie dać jakby, żeby te dwie armie rozdzielić. Poczekamy tutaj, możemy zrobić oczywiście tryb, tryb zasadzki, to ja nie wiem, bo... No nie możemy. Możemy zrobić tylko tryb obozowania. I teraz nie wiem, w którą stronę się przesunąć. Zostawmy na razie tą jednostkę. Przejdziemy do Karla Franca, który... jak najszybciej podejdziemy do Talapheimu. Nawet może spróbujemy wymusić... A nie, tryb marsz to nie, bo tryb marsz, zaraz zobaczymy, wigor w boju, zmęczenie, ale ona chyba będzie mogła się leczyć. Tak, tutaj nie mamy kary do leczenia, więc możemy spokojnie ruszyć, żeby jak najszybciej te armie zauważyły naszych. One tu raczej przez rzekę się nie przedostaną. Chodzi o to, żeby tą armię... Tak, żeby tą armię zniszczyć tutaj. Ona nie jest duża, ale będzie się na pewno w międzyczasie próbowała... no będzie tam musztra, tak, werbunek. Teraz tak, kolejna armia to jest ta, Bartazara Gelta. I Bartazar oczywiście idzie również do góry, na północ, wszyscy lecą. On jest dobrze uzbrojony. No tam ma tych szermierzy tutaj, no to nie jest dobra jednostka, powiem szczerze. Ale halabardnicy są i ta gwardia też. No zobaczymy, jak sobie poradzą z nimi. I to chyba, czym mamy jeszcze. Raczej nie powinienem mieć więcej jednostek. Jak najbardziej. To może zostać. Dobra, teraz tak. Co my możemy zrobić z tą armią? Czy ją... bo ci na pewno zmierzają, żeby mi tą armię zająć. Wiecie co, ja się wycofam tu. Do tej czarnej dziury, że tak powiem, bo tu mamy... Dobra, zrobimy tak. Dlatego, że tutaj mamy garnizon. I to całkiem duży, więc dobrze. Może nawet komputer tu by nam dał zwycięstwo, gdyby oni jednak
podeszli. Uzepszenia budynków w takim razie sobie sprawdźmy. Nocna straż. Ja tak powiem szczerze, że średnio to potrzebuję. Szansa na epidemię zarazy. Czy... Bo Pfeildorf, gdzie jest w ogóle Pfeildorf? On jest daleko. To zostało wybudowane jeszcze pewnie przez komputer, który no, w ten sposób chciał się zabezpieczyć może przed Festusem. Ja to zburzę. To uważam, że jest mi zupełnie niepotrzebne. Zamiast tego tutaj postawimy po prostu chyba poligon. Tak mi się wydaje. No coś innego w każdym bądź razie tu będzie stało. W Steingarcie. Zobaczymy zaraz. O! Tego kowala tutaj zrobimy. Dobra. Nidling. Czyli oni są dosyć blisko. To jest właśnie Stirland. Oni są... O, słyszycie? To są właśnie wampiry. To widać, że tutaj one ruszają, ale ostatnio odniosły porażkę, więc myślę, że się zastanowią, zanim zaatakują drugi raz. Odbiliśmy Flensburg, który się to podnosi z kolan trochę. Damy farmę, damy sukiennika i na razie to wszystko, bo nie mamy pieniędzy na coś więcej. W Malborku możemy zrobić szybko palni cynobru i to jest potrzebne, będziemy handlować. Przejdziemy sobie w ogóle do dyplomacji. I tak, Wiesenland. Mamy z nim pakt o nieagresji. Sporo będzie tutaj. Leśne elfy. Leśne elfy, z tego co zauważyłem, zawierają z nami pakty o nieagresji dopiero wtedy, kiedy nasza niezawodność jest bardzo wysoka. To o to trzeba po prostu zadbać. Teraz tak, szybka umowa. Marienburg. Niestety Marienburg, no nie będziemy z nimi zawierali paktu, bo będziemy chcieli go po prostu pokonać. On ma jedną osadę. Nie wiem, czy... No niespecjalnie jest mi potrzebny. Natomiast tak, z tymi elfami jak najbardziej. Teraz umowa handlowa z Wiesenlandem. Nawet nam jeszcze zapłacą 400. Dobrze. I dostęp wojskowy też możemy od nich uzyskać. Jak najbardziej to się przyda. Zobaczmy, czy coś jeszcze. Sojusz obronny i traktat pokojowy z nikim. No i po tych umowach handlowych jeszcze 2,5 tysiąca żeśmy dostali i możemy to przeznaczyć na sól w Gorselu. Dobra, sól się przyda, będziemy tą solą handlować. Tartak, tu rozwijamy. Infrastruktura jest w przypadku grania Imperium bardzo ważna, bo im więcej naturę, tym możemy tą armię po prostu mieć potężniejszą. Co my tutaj możemy zrobić? Obóz myśliwski. Produkcja futer tutaj będzie. Aha, a tutaj możemy, ale przędzalnia oraz pola, to raczej zostawmy tutaj. Tutaj te futra, powiem, że garbarnia, bo futra nie wszędzie można robić, z tego co ja widziałem. Zaraz zobaczymy. Gdzie są futra? Gdzie ja je widziałem? Tu? Tutaj, to jest surowiec. I ten surowiec jest tu. Tu jest inny. Tu w ogóle nie ma surowca, bo widocznie leży w takich terenach, gdzie no, po prostu nic nie występuje. Dobra, wiecie co? Na razie zróbmy, bo daje to rozwój. Potem najwyżej się to zlikwiduje. To nie ma problemu z tym. Dobra, koniec tury.
Zobaczmy, co komputer tutaj nam wytworzy, wymyśli. Dzisiejszy odcinek naplanuję też, żeby półtorej godzinki nam zajął. Więcej pewnie nie, ale też może i nie mniej, bo chcę tą kampanię jakoś tam w miarę sensownie doprowadzić do końca. Czyli zjednoczyć Rzym, po prostu Rzym, czyli cesarstwo. No, należałoby właściwie zagrać tutaj Rom, imperator Rom. Musiałbym poszukać, tak jak jeden z moich widzów mi napisał, że powinienem grać Rzymem, że do mnie pasuje Rzym. Pewnie tak. Domyślam się, dlaczego. No ale Imperium z Rzymem ma o tyle dużo wspólnego, że to tak jest trochę wzorowane na tych legionach rzymskich. No i tutaj Warhammer udaje taką też grę, po części udaje, żebyśmy jednak mieli taki punkt zaczepienia. To wiele z tych jest jakby ludzkich, nie? Tych wojsk imperialnych, są strzelce, ale jest dodane to, co w grach jest fajne, że możemy popuścić wodze fantazji. I twórcy właśnie dodali kraje baśni, dodali różne stwory. I to jest coś, co tą grę dzięki temu może bardzo wzbogacić, więc niektórzy lubią wtedy to w grach, że jest element fantazy, element baśni, jakiś właśnie science fiction, to też to, tylko że w przyszłości, a w przeszłości to jest po prostu to samo, tylko że fantazy. Na tej samej zasadzie, że to jest zmyślone, a niektórzy z kolei wolą, kiedy Total War jest oparty o faktycznie istniejące oddziały. No i obydwa rozwiązania mają swoje plusy i minusy, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w obydwa grać. Dobra, niedługo będziemy... Leon Lwie Serce, Pakt o Nieagresji, jak najbardziej. Człowiek honoru, 49 miejsce w rankingu masz. No i powolutku jest 80. Dobra, to już prawie koniec, tutaj będzie już szybko. No, jeszcze tylko Marienburg. No i chyba Todbringer, Nordland też. I chyba zaraz będziemy mieli już Festusa. On będzie miał swoją kolejkę. Zobaczymy, co zrobi, bo nas to, mnie to jakby w pierwszej kolejności interesuje. Oczywiście z racji czego? Z racji tego, że te armie są bardzo blisko jednego z moich generałów. Migracja daje nam przez 3 tury mniejszą kontrolę, ale rozwój, co jest dla mnie dosyć, znaczy bardzo, bardzo korzystne. Natomiast tutaj jeżeli chodzi o kontrolę, to mogę poświęcić tutaj te punkty. Zobaczmy, co tu się zadziało. Tutaj jest jedna armia, z tego co widzę, tak. A druga armia... Nie wiem, gdzie... Druga armia się schowała. Albo tu poszła. Ale wydaje mi się, że druga armia się schowała. W sensie przeszła gdzieś tutaj w zasadzkę. No i całkiem sprytnie to zrobili. Powinienem mieć w związku z czym... Zaraz zobaczymy, czy ja mogę zwerbować w którymś z tych miast, w Czarnej Dziurze na przykład, bohatera.
Kurczę, nie mogę, w ogóle żadnego bohatera nie mogę zwerbować. A szkoda, jednego miałem, to go musiałem wyrzucić, no. I on już się nie odrodził, bo zapomniałem, że bohaterowie, jak ich jakby zlikwidujemy poprzez to kopnięcie tak zwane, no to oni się nie odradzają. A nie chciałem za niego płacić na początku. No i tak się stało, że teraz nie mam. No to dobra, tutaj kowal, tutaj damy gospodarstwo. I już nie ma pieniędzy, ale to nic. Musimy się tutaj rozwinąć. Czy my coś tu... Na nic nas nie stać, z wyjątkiem tu gospodarstwa, ale to nie chcę, bo wydaje mi się, że w tym Grynburgu... A, co ja też gadam? Tutaj możemy werbować. Ciekawe dlaczego. Prawdopodobnie w Waldorfie mam jednak coś postawione, coś powstało. No, co daje nam, nie wiem czy, zaraz zobaczymy, co ja tutaj postawiłem w Waldorfie, że my możemy werbować. A, tutaj, kapłan bitewny. Jest specjalista od wsparcia, a tutaj możemy też werbować łowcę czarownic. To też jest rodzaj bohatera, więc zwerbujemy, zobaczymy. Możemy tak. Łowcę czarownic to nie, bo jest dosyć drogi w utrzymaniu. Kapitan i... albo kapitan bitewny. Teraz, który jest lepszy? Powiem wam, że nie mam pojęcia. Spójrzmy na ich cechy. To cechy są tutaj po lewej stronie. Mam nadzieję, że to będzie dobrze widać. Możemy sobie nawet to powiększyć trochę. Więc to jest kapitan Imperium. Nie wiem, czy to coś nam daje. Zobaczmy na... No, to są akurat cechy, które w bitwie się przydają, ale jako jednostka chodząca... No, nie wiem, jakie ma naprawdę wartości. No nie wiem, którego wybrać. Kapłan... Pancerz i modlitwy bitewne. Całkiem fajne, a kapitan? Nie bardzo. Czyli chyba kapłana byśmy mogli sobie zrobić. Dodaje zasięg ruchu i wzrok. No to bardzo dobra cecha. Weźmy tego Owena Folkmana. Zwerbujemy. Dobra, Owen Folkman. On się tutaj nam przyczyni do zmniejszenia dochodu, ale my potrzebujemy tego kapitana. On się nie może na razie ruszyć. No nie może, no, trochę tylko. I przesuniemy go tutaj. Może on znajdzie tą armię. Bo tak przypuszczam, że tak oni mogą sobie wymyślić. Dobra, idziemy tu. Baltazar. I teraz tu za ten Hergik moglibyśmy już chyba zaatakować. Sam Festus tutaj stoi, zobaczcie. Zrobimy to troszkę inaczej. Poczekamy na... Pójdziemy tu. To się nie boję. Talapheim ma duży garnizon, a ja chcę się zdecydowanie bardziej podleczyć i bym chciał też... kogoś zwerbować. Zobaczymy, czy mogę. Na razie nie, bo nie mam pieniędzy, więc poczekamy sobie. Dobra, ty... czy ty mógłbyś... jak, jeśli ty się ruszysz, to obawiam się, że może być krucho z tobą. Dobra, niech on tam siedzi na razie. To nowa tura, także spokojnie. Nie ma co pędzić. Możemy żałować potem takiego ruchu, jakby jeśli wyjdziemy z tego miasta. Oczywiście z drugiej strony musimy być pewni, jak zostawiamy armię w mieście, że nikt nas no nie pobije w tym mieście, bo wtedy zginie też ta armia. Więc czasami dobrze jest troszkę wyjść z niej. Tylko że za cenę mniejszego leczenia. No za wszystko trzeba rozważać. To nie ma tak, że... Wiecie, w dobrej grze jest tak, że nie ma... Znaczy, zła gra, może tak, czym się cechuje zła, ustawienie strategii jakby przez twórców gry,
że jest jeden wybrany schemat, który po prostu się najbardziej, najlepiej sprawdza i wtedy wszyscy go powtarzają. Na przykład, że się nie opłaca z armii zostawiać w mieście, że nie ma żadnych przesłanek, żeby tak robić. A tutaj są, na przykład, że mamy tą armię, ona się szybciej leczy. Albo, że większe przychody to przynosi, jak armia stacjonuje w mieście. A na pewno, jak armia jest w mieście, to się szybciej leczy, co jest dużym bonusem. Na przykład daje kilka tur mniej do leczenia. Rachowacze kości to teraz chodzą. Przy okazji możemy zobaczyć na poziom tych bohaterów tutaj, tych bohaterów i dowódców. Ten ma na przykład 7, te krwawe ręce. Dosyć wysoki, jak na standardy tutaj, tej tury 50. Ciekawe, czy któryś z tych dowódców osiągnął już powyżej 10 poziomu. No może. Gdzie Legion Kurhanów prawie, że nie może powstać. On ma chyba pewnie może jedną osadę, albo i wcale. O, płotni się ruszają, uwaga. Zobaczymy. Tutaj... Tu i czy coś jeszcze będzie? Gdzie nie? Czy to stoją tą armią gdzieś? Zobaczymy. Może ta armia się wycofała? No zobaczymy. Ruszymy się w tej turze. No mam nadzieję, że nie wpadniemy w zasadzkę. W ogóle wykorzystywanie zasadzek to jest rzecz, którą mało widuję w jakimkolwiek gameplayu, jaki oglądam, a to jest bardzo fajna rzecz moim zdaniem. Warto z tego korzystać. Nieraz, nie dwa, udało mi się zdobyć miasto dzięki temu, że armia się schowała, przeszła w tryb zasadzki. No komputer takiej armii nie widzi. To jest duża zaleta, bo nieraz jest tak, że komputer trochę oszukuje i on na przykład jak się schowamy gdzieś, to może mieć... No po prostu, że widzi, tak? Że armia jednak się schowała, widzi ją i wtedy nie ma to sensu. Marienburg. Oni cały czas chcą z nami, ale my będziemy raczej to odmawiać tutaj, bo oni są... Mają jedną osadę. Nie wiem, czy ich trzymać. Odmówimy. W razie czego to myślę, że nie raz, nie dwa będzie można ich poprosić o to. Wysłać do nich posłańców z prośbą jednak o pakt o nieagresji. Ale na razie... Na razie tak nie robię, bo no, planuję jednak, żeby ich podbić. A zostawiam ich z tego względu, że może no, pomogą mi w jakiś tam sposób tą swoją armią. Kogoś tam zatrzymają. Chodzi o chaos. No im więcej tych frakcji takich ludzkich, tym lepiej. Dobra, co my mamy? Wiesenland możemy... Wycofaj łowcę czarownic, czyli po prostu pewien nadgorliwy łowca od jakiegoś czasu terroryzuje mieszkańców prowincji Wiesenland. Ponad skazuje na śmierć dziesiątki ludzi na podstawie szczątkowych dowodów. No i tak dalej. I oni nas proszą, żeby zdymisjonować go. Czyli jakimś dekretem, no to można nic nie robić, przekupić go po prostu, skarbic minus 800. I tak zrobimy, po prostu przekupimy. Wolę poświęcić 800 tylko. O kurczę, intryga zagłady. Nie wiem co to jest, specjalny inżynier spaczenia, zdolny sprowadzić wielkie trzęsienie ziemi. Ha. Czyli skaweni mogą robić trzęsienia ziemi. Niesamowita rzecz. Jak on to może zrobić? Dobra, i tak, mówiłem, że będę się nimi ruszał i tak też zrobimy. Ale najpierw poszukajmy naszego bohatera, czyli tego gościa. I on jest w stanie aż tutaj podejść. Dobra, to chodź. Zobaczmy, czy on będzie mógł zobaczyć
No, widzę, że nikogo tutaj nie wykrył. Przynajmniej tak mi się wydaje. Rozwój minus 10. O co chodzi z tym rozwój minus 10? Nie wiem. Dobra, no nieważne. Ruszymy się tutaj. Tu jest jedna armia, tu jest druga, a my podejdziemy, ale tylko, że... Dobra. To tyle. I damy teraz tryb obozowanie, bo po prostu nie możemy tracić energii, więc tylko tyle. Dobra, Imperator, on się tutaj jeszcze troszkę leczy. Będziemy musieli poczekać. Ale mamy tutaj Baltazara. Jak on się... Dobra, tu się może dostać. Nie wiem, czy tu jesteśmy w stanie dotrzeć. Raczej nie, możemy tylko tu. Dobra, mamy... Chyba nie mogę po prostu, ze względu na to... Tak, ze względu na to, że tutaj blokuje mi to chyba jakoś tak. No w każdym razie nie przejdę. Musiałbym tą jednostką dostać się tu. A tą jednostką... O, dobra, tryb marsz. To zróbmy to. I wydaje mi się, że te... O, kurczę. Dobra, wyjdźmy. O, i teraz... Chodzi o to, żeby te dwie jednostki się... Ach, bo on jest... Dobra, on jest w postaci statku, czyli musimy przedostać się na drugą stronę. Tak to działa. Teraz już widzę. I tutaj chyba tego kowala mieliśmy robić. Dobra. Zaraz, zaraz, zaraz. Zbrojownia. Momencik. Anuluj. Anuluj, anuluj. A to zlikwidujemy, bo my stawiamy to. W Pfeildorfie. Jakoś tutaj przespałem, to dziwnie, ale tak ma być. Plac zgromadzeń w stolicy to nie, bo to są koszary, to jak najbardziej nie jest dobry pomysł. Natomiast bar jest dobrym pomysłem, zwłaszcza tu. Się wolno rozwija ta prowincja w ogóle. I brakuje jeszcze jednej tutaj zresztą w kryptach. Co mamy jeszcze? Mgliste wzgórze. Co my możemy tutaj zrobić? Raczej nic, bo jest po prostu mało kasy. Tutaj też nic. Dobra, czyli to będzie wszystko. Jeszcze sprawdzę, czy się ruszyłem moimi oddziałami. Ruszyłem. Dobra, to lecimy z nową turą. Kislev, dołącz do wojny przeciwko Rachowacze Kości. Co to jest za frakcja? Nie wiem, czy to nie są... Kto to może być, ci Rachowacze Kości? No ale dobra, zaakceptujmy, zobaczmy. Jak chcecie, oczywiście, to możecie pisać w komentarzach. Mogę któregoś z generałów nazwać tak jak jakimś
waszym nickiem, jeśli chcecie oczywiście, bo to tam jest taka zabawa tylko, ale wiem, że wiele youtuberów to wprowadziło, może i to się chyba podoba, bo dużo osób chce tam, żeby na gameplayu byli jakby w postaci generałów, to możemy zmienić te nazwy niemieckie na bardziej polsko brzmiące. Tylko pamiętajcie, że u mnie generał no może zginąć, bo no, dopiero od 20 poziomu uzyskuje cechę nieśmiertelności, a tak to nie obiecuję, że nie zginie wasz generał. I też zobaczymy, co dalej. Możecie swoje własne pomysły mieć na niki. Niekoniecznie musi to być nick wasz, jakby, nie? Oczywiście. No, zobaczymy, co Sylwania tutaj robi. Na razie spokojnie, nic tutaj nie jest zbyt agresywna. Ciekawy jestem, gdyby to był ten poziom wyższy, jakby to wyglądało. O, płodni idą. Dobra, Festus tu wyraźnie zmierza w stronę tej mojej mniejszej armii. I nie wiem, czy... No, ale szykuje tutaj dużą. Ale to oznacza, że Hergik będzie w ogóle niebroniony. Oni generalnie wycofują się, moim zdaniem. Nie wiem, czy to nie jest błąd ze strony Festusa, że on wziął nogi za pas, bo ja to mam zamiar wykorzystać. Zobaczymy, czy to się nie zemści. Dopiero 68. frakcja się tu przemieszcza. Oj, chyba to jakoś trzeba będzie pomyśleć, żeby to zrobić tą prędkość animacji troszkę szybsza, ale nie, wiecie co, sprzymierzone frakcje po prostu zróbmy na szybsze tempo, całe sprzymierzone frakcje, a tych ustawmy no, na normalny poziom. Chociaż nie, sprzymierzone frakcje... Nie, źle zrobiłem to, moi drodzy. Sprzymierzone frakcje. To ma być normalne. A neutralne frakcje mają iść szybciej. O, tak. O, widzicie, tak jest. Znacznie będzie lepiej. Neutralne to tak jakby mnie mniej interesują. Wolę zobaczyć te w normalnym tempie moich sprzymierzeńców i wrogów. Z Ostlandu, tak, to ja mam z nimi podpisane te umowy o wymianie terytorialnej, znaczy o no, że mogą o dostępie wojskowym, więc oni tam sobie tutaj chodzą jak chcą, ale dużo szybciej idzie gra teraz, nie? Jak jest to szybciej, nie, tyle nie trzeba czekać i czekać. No, okrutny cios. O co chodzi? Zaraz zobaczymy. Przeciwnicy wylatują. Co? Szarża? Aj, dobra, czyli premia do szarży. Jest opis szarży po prostu, czyli 10 tur mamy plus do szarży. Fajna rzecz. No dobra, i zaczynamy naszą turę. Moi drodzy, zaczynamy naszą turę. Co? Od kogo? Moim zdaniem zróbmy sobie zwiad tym. Moglibyśmy wstąpić do którejś z armii, ale nie ma za bardzo do której. Tu jest ten sam Festus, ale on ma jedną armię na razie. Natomiast nie możemy... Wiecie, to spróbujemy, bo on jest w trybie obozowania cały czas. Wiecie co, wycofamy się tu. Czy jak zmienię tryb na zasadzkę, to... Kurczę, nie możemy. Musimy tryb obozowania z powrotem włączyć.
Bo niestety nie możemy. Dobra, pójdziemy naszym tutaj, na ich teren. Trochę im tutaj napsuć szyku, w razie czego to po prostu byśmy tą armię... Powstrzymanie uzupełnienia. Nie, zostawmy to na razie tak jak jest. No i tak, Hegrik jest niebroniony. Zajmiemy Baltazarem to, tylko że on musi... A, nie może przejść. Dobra, chodź tutaj. Dobra, trochę stracisz wigoru, ale no trudno. Tryb marsz, czy my możemy... Kurczę, nie może, ale możemy podejść trochę bliżej lub wyżej. Dobra, podejdź tutaj. Teraz ty. Nie może atakować w tym trybie. To jest tryb marsz, a brak trybu. No podejrzewam, że może. Jest to pewne zwycięstwo i to w ogóle są dwie armie, więc nie ma co moim zdaniem tu przesadzać. Żeśmy nikogo nie... No straciliśmy troszkę, ale... Nie chcę zdobywać miasta, po prostu. Dobra, to im zajęliśmy, więc zobaczymy, co oni zrobią. Czy się cofną, czy nie, to będą walczyli. Jeśli się cofną, to bardzo dobrze w sumie, bo tu się boję trochę o tych. Jeśli się nie cofną, no to gorzej. Zobaczymy, co on wymyśli. Baltazar dostaje teraz tak pancerz, chyba dobrze, damy mu, niech będzie mocniejszy trochę. Ulepszenia, wino w Wurtbadzie przyda się. Te koszary tutaj są w ogóle źle, trzeci poziom i właściwie mamy wszystko, więcej chyba się tutaj nie będziemy nic produkować więcej. Tutaj nie. Koniec tury. Dobra, zobaczmy. Co dalej? A, tutaj... No i chyba od trzeciej części wprowadzono to, że widzimy dokładnie, dokąd zmierza ta jednostka. W tych poprzednich nigdy nie... Ja to próbowałem, tam też... Była taka opcja, żeby wezwać sojuszników na pomoc, ale to trwało po prostu, że wcześniej zdobyłem całe miasto, albo nawet i frakcję, zanim tamten sojusznik dotarł na miejsca. Tutaj teraz widzimy, dokąd po prostu zmierza. To jest bardzo dobra rzecz. Prosta, a jaka fajna. Że też wcześniej na to nie... dopiero w trzeciej części jest. Od setnej tury chyba zaczynają się kryzysy. Nie mam włączonej tej opcji, że mogą być wszystkie naraz, jednak losowo jakiś kryzys może nastąpić, ale to dopiero chyba od setnej tury. No na pewno, chyba między setną a sto którąś tam, jakoś tak to jest, więc jeszcze mamy czas. 100 tur to jest dużo, bo to jest prawie drugie tyle.
Też norską mi się fajnie... No w ogóle granie norską też jest całkiem ciekawe. Bo ona ma bardzo fajną strategię właśnie, że robi te najazdy na Imperium i potem musi się szybko cofać, żeby tam za nimi wojska nie podążały i po prostu najeżdża, zbiera kasę, napada, grabi i ucieka. Ale nie grałem w sumie... Oj, ilu ja frakcjami jeszcze nie grałem? Powiem tymi, które grałem w ogóle, więc grałem... O, poczekajcie, misja chyba jakaś jest. Zadanie, a tym razem dla Bartazara Gelta. A, i to jest... Czyli jeżeli będziemy mieli Bartazara Gelta, to też będziemy mieli zadanie z nim związane. I to jest zadanie Amulet z Pomorskiego Złota. Ostatnio w Imperium dzieje się wiele dziwnych rzeczy. Ktoś bezcześci grobowce i włamuje się do bibliotek. Szpiedzy Imperatora twierdzą, że związek z tym może mieć pewien tajemniczy amulet pogrzebany przed wiekami w krypcie pewnego potężnego lorda. Śledztwo prowadzi w końcu Baltazar... zaprowadziło w końcu Baltazara Gelta do grobowca położonego w dalekiej Estalii. Gelt prowadzi swoich ludzi pod kamiennym nadprożem wejścia do prawdownego kurhanu. Wokół niego zbierają się cienie, zdające się przyćmiewać nawet światło emanujące ze wzniesionego przezeń kostura. W oddali niesie się echo złowieszczych dźwięków, odgłosów kości uderzających o kamień oraz wyszczerbionych ostrzy pobrzękujących o zardzewiałe pochwy. Najwyraźniej lojalność członków pradawnej świty pogrzebanego pozostaje niezachwiana nawet po śmierci. No i się domyślam, że będziemy walczyli z nieumarłymi. Ale nie jest to duża armia. Armia jest bardzo mała. Zrobimy sobie zaraz to, wydaje mi się. Ostermark zniszczono. Amulet z Pomorskiego. Możemy tu się teleportować. Jest to bardzo, bardzo daleko w sumie. Aż tutaj. Czyli gra przewiduje, że ja tutaj dotrę Baltazarem, a być może Baltazar Gelt też stąd zaczyna grę. No nic. To jest tutaj. Misja. Amulet z Pomorskiego Złota nam to daje. Teraz ciekawe, czy te armie się spodziewają posiłków. Raczej nie. Dobra, zobaczmy. Baltazar Gelt. W tej chwili znajduje się tu, ale no, ja bym nim chciał... Tryb brak. To zaatakować. No, garnizonek jest niewielki. Stacjonuje w nim Festus, więc będzie... Zaraz zobaczymy. Słuchajcie, bo... My możemy podejść... możemy podejść spokojnie Francem. Francem. Tak, tutaj, pod to. No, damy radę chyba. Już tutaj nie możemy. Dlaczego? Bo... Kurczę, nie zdołamy. Widzę, że nie. Chociaż tutaj możemy. No niby on jest w stanie zaatakować. Baltazar tak samo. No dobra, no to idziemy. Wydaje mi się, że jest w zasięgu, że jesteśmy w stanie tymi armiami zaatakować go. Dwoma. Drobne zwycięstwo. Zobaczmy, czy my kogoś tracimy. Ale to możemy przeżyć, bo to są jednostki, które możemy je stracić. Mamy też, słuchajcie, nagły atak. Także wtedy byśmy walczyli prawdopodobnie tylko z tym Festusem. Zaraz zobaczymy, jak to by wyglądało. Ale szlachetna porażka. A dlaczego? Nagły atak... czyli byśmy wtedy... Dobra, czyli tutaj zrobimy to w ten sposób. Nie będziemy walczyć, bo się obawiam, że przegram. Zrobimy to jako automatyczne rozstrzygnięcie. Także Festus został pokonany w ten sposób bardzo szybko.
Trochę straciliśmy tych wojsk, ale to nic. No, dobra, spada zaraza, która nas też pewnie zabije. Sławne regimenty, młot na czarownicę, żeśmy odblokowali wielkie działa i świetlistą arkę. I Hochland mamy zabezpieczone. Pomocnika dostaliśmy. Także no, ten Festus już tutaj powoli, powoli, mam nadzieję, że go... aha, nie możemy. Zaraz zobaczymy, kogo byśmy mogli. Nikogo. To przejdziemy w tryb... tryb marsz nic nam nie da. Dobra, musimy poczekać. Ci mogą się leczyć. Armia Imperatora. Natomiast tutaj nie możemy się za bardzo leczyć. Nie mogę też przejść w tryb obozowania. Tylko dlaczego? Bo po prostu za mało ruchu jest. Czy ktoś zginie? Nie. No to w następnej turze po prostu tu przejdziemy. Oni wątpią, żeby nas zaatakowali. Także Festus została tak. Mosiężna twierdza. To za chwilkę pójdzie. A tą armią ja bym chętnie podszedł już pod tutaj. No, jak najbardziej. Do Midenheimu. Nie obawiam się już tutaj. Zaraz Festus zniknie, mam nadzieję. Już za niedługo. Dobra. I tu jest, słuchajcie, aż 3 punkty dostał. 24 poziom, więc no pięknie, pięknie. Co my mamy? Kwatermistrza mamy. Tutaj patrzę na też te rzeczy. Czy my tu możemy, bo ostatnio brałem bliznę weterana, żeby zwiększyć mu po prostu przeżywalność. To weźmy. Nie wiem, na ile to jest dobre. Poziom werbowanych lordów. Dyscyplina plus 5 daje. No może i to... Limit bohaterów, to jest też fajne, bo to jest, to wpływa na jakby, wiecie, na jednostki. Droga Imperatora, siła broni. To też jest dobre. Najlepsi ludzie Imperatora, czyli atak zwarciu dla włóczników. Dobra, to damy. Jednak. Siła pocisków. Gwardia elektorska, rycerze półgryfa, to wszystko rajtarzy, myśliwi, łucznicy, muszkieterzy, siła pocisków, to bierzemy. Dobra, teraz Baltazar Geld też 2 punkty dostał od razu. Może byśmy w końcu tu mu dali ten, bo ja no, nie korzystałem ani z tego, nie grałem w ogóle jeszcze Baltazarem. I co my tutaj mamy? Bierna umiejętność w ogóle. I to działa wzmocnienie obszarowe. Siła broni plus 12 i obrażenia aktywuje się przy rzucaniu czarów. Wpływa na sojuszników w zasięgu, kiedy rzuca zaklęcie. Ale to już jest wybrane. Plaga rdzy. Wzmocnienie czaru tutaj mamy też. Ale jak to działa? Zasięg 200 metrów. Większy wpływ na pamięć. Wpływa na wrogów. I pancerz minus 60. Uważam, że to jest niezłe. Nawet można by było tutaj dać. To feralny efekt. I czym się różni poziom? Zasięg jest ten sam. Czas trwania, czas odnowienia to samo. A, jeszcze jest koszt wiatrów. Minus 1. Nie, tego nie bierzemy w drugim. To raczej nie. Wir, zaklęcie. Tego nie bierzemy. Za dużo losowość jest, bo tutaj jest, że... przesuwający się w losowym kierunku obszar działania. To nie wiem, czy ja tak... Jak to będzie działało? Mobilność, prędkość, obrona w zwarciu. Tylko na kogo to działa?
Czy to działa na jednostki? Chyba tak. Bierna umiejętność, wzmocnienie. Dobra, weźmy to. Mam nadzieję, że to działa na jednostki w pobliżu. Owen. Dobra, podejdź tutaj, zobaczmy, co tutaj słychać, bo tą mosiężną twierdzę trzeba zająć jeszcze. Ulepszenia budynków, no i rozwijamy. Tutaj trzeci poziom. Zobaczmy tylko, gdzie ten trzeci poziom. Czy lepiej tu, to lepiej tutaj. To już nie ma kasy chyba na nic więcej. Chociaż tutaj można by było coś postawić. Zobaczmy właśnie. Czy my mamy... No kowala nigdzie nie mamy, więc w Kemperbadzie trzeba by chyba kowala zrobić. Spójrzmy, no, na pewno nie ma nigdzie kowala. Na pewno nie ma. I tutaj kowal byłby chyba... Pasowałby właśnie, żeby tu zrobić go. I na to już nie ma pieniędzy. Dostępne jest zarządzenie w związku z Hochlandem. Zróbmy im fest. A jeszcze jedna rzecz. Nie? Przy okazji przejrzymy, ja tu pokażę, bo nie widać tego niestety teraz. A mianowicie chodzi o to, że tak, tutaj mamy imperialne podatki, jest to dobrze wybrane. Tutaj to chyba nie ma znaczenia. Tu nic nie możemy. W Reichlandzie mamy zrobione imperialne podatki i jest ok, bo tutaj mamy kontrolę, może być. Na pustkowiach mamy też kontrolę, ale moglibyśmy już przejść na imperialne podatki. Aha, i kopalnię soli możemy też podnieść. Zobaczmy. Przychody, to kopalnia soli niech będzie. Jak najbardziej. Talapheim. Raczej nic, bo nie mamy też kasy. Dobra, to koniec tury. Zobaczmy, co dalej. A, umowa handlowa. A mogłem te umowy handlowe właśnie zawrzeć. Dobrze, że komputer sam się upomniał. To w związku z solą. Tam sola, futra, sól, fut... Boże, sola, sól, futra. Tam wino też chyba. Więcej wina wpadło. Dobra, następną turę zacznę od dyplomacji. Przejrzę sobie to. No i oni mają, co oni tutaj, została im właściwie tylko ta niewielka armia, zobaczcie, bo no, żeśmy ich chyba pokonali generalnie. A, jeszcze tutaj mają armię. No, próbują tu się gdzieś ukryć. Jak pójdą w górę, to ich nie będę mógł dopaść, bo... Chyba, że rozwalą ich leśne elfy.
Aha, możemy obsadzić też, to sobie przypomniałem, gubernatora możemy dać do prowincji, zapomniałem też. A gra też nie przypomina sama, jak nie obsadzimy, to te bonusy nam przepadają jakby. O, dawno nie widziałem tutaj Norska, żeby się uaktywniła. No i mimo, że szybko się te jednostki przemieszczają, to i tak to długo trwa. I co ja miałem zobaczyć? Hrabowie elektorzy, o widzicie, tu i tu nie ma. Dlaczego tutaj w ogóle nie mamy żadnego kandydata? Tego mamy tu, to go obsadzimy. A tutaj brakuje. Tylko, że dlaczego Behafen nie ma? Ostermark. Jest w ogóle zniszczony. Muszę zobaczyć, co tu się stało. To jest za daleko. Behafen. Gdzie to w ogóle jest? Gdzieś tutaj. Essen. To jest to. Ostermark. O kurczę. Zastęp Czerni Żaru tutaj zajął. A my mamy w stanie wojny z nimi. No dobrze, to trzeba będzie to potem odbić. Na razie nic nie możemy zrobić tutaj, niestety. Możemy tak. Ta armia. Middenheim może zająć jak najbardziej. Myślę, że bez problemu damy radę. Automatyczne, nie będziemy tutaj się patyczkować i tracić czasu. No po prostu nie lubię zdobywać tych twierdz. Dużo jest zabawy, jakoś tak średnio to umiem robić i dlatego tego nie lubię może. Dużo czasu to też zajmuje. Dobra, Middenheim, na razie nic nie budujemy. A tutaj tak, Karoburg Middenland zajął, ale to... Płodni, Middenstag. Gdzie jest Middenstag? No zaraz to zajmiemy. Tylko, że inną jednostką. Zobaczmy. Karl Franz na tyle jest mocny, że... No zobaczmy, bo to jest taka mała armia. O, zajmiemy ten Middenstag nim po prostu. Nie ma co tutaj się... Pewne zwycięstwo. Stracimy troszeczkę tych. Kogo my tu mamy? Zaraz zobaczymy. O kurczę, setka. Wojownicy chaosu. To są dosyć dobrzy przeciwnicy. I powiem wam, że to mimo, że jest pewne zwycięstwo, to mi szkoda trochę tych rycerzy gorącego słońca, Gwardia Eldera. I tych włóczników, przede wszystkim tych dwóch jednostek jest mi szkoda. Ale nie jestem pewny, czy dam radę wszystkich pokonać. No ale mamy też imperatora Karla Franca. Nagły atak tutaj nie ma co. Dobra, zapiszemy i stoczymy tą bitwę tym razem. Bo mam nadzieję na to, że uda się go pokonać bez strat po prostu. No, już zaraz będzie tu. Chciałem wam też pokazać, jak wygląda ta twierdza, ten Middenstag. Więc tutaj jest ona... Tak, tutaj mamy to jedno wejście i to chyba... Wydaje mi się, że zaatakujemy go z tego jednego wejścia po prostu i będziemy sukcesywnie się posuwać naprzód stąd lub stąd. Bo on też za dużo nie ma tych wojsk, które go po prostu będą broniły. Tu ma też ten chyba główny plac, to jest nawet kluczowy budynek. No więc cóż, to wydaje mi się, że zrobimy to pewnie w ten sposób.
No dobra. Gwardia Eldera to niech może stanie tutaj, niech broni tego. O. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobrze byłoby dać jednak na dwa fronty tutaj. Włócznicy. No nie mogą być. Raz, dwa, trzy. I tutaj jedni. Ci mogą stać tutaj. Kirasjerzy. Jedni, drudzy. I sam Karl Franz. Dobra, rozpoczynamy. Zobaczymy, jak to wygląda. Dobra, damy tutaj muszkieterów. Zobaczymy. Aha, pogranicznicy. Dobra, włócznicy mogą tutaj się ustawić. Tylko tak, tych damy tu, a straż rzeczna kusznika, kusznicy muszą stać troszkę z tyłu stanąć. Nie wiem, czy ci będą w stanie ich zaatakować. No zobaczymy. Ostatnio jak grałem, to się okazało, że więcej straciłem, niż chciałem zyskać, po prostu, że się okazało, że zupełnie to mi nie wyszło. Spróbujemy zabić tą wieżę, po prostu zniszczyć. A, tutaj raczej, niech rzucają granaty. No, coś tam robią. Chodźcie. Kogo mamy tu jeszcze? Tych mamy. Wycofają się? Wycofają, bo już się bałem, że coś tu nie wyjdzie. A tutaj? No chodźcie. A, czy oni nie są za... Dobra, kogo tutaj mogą strzelać jak najbardziej? Zobaczmy. To są kusznicy. Tutaj stoi jakaś... Dobra, przesuńmy tych. No, może się uda. Jakoś tutaj... ustawić, żeby oni mogli. No, chodźcie, jeszcze tutaj mamy te jednostki. Dobra, ta się wycofuje i jest ok. No, ta wieża trochę mi może tutaj przeszkadza, ale no jakoś to tam przeżyjemy. Kirasjerzy. Tych w razie czego można zwerbować. Zobaczmy teraz, co się dzieje tutaj. No, widzę, że ci nie bardzo mogą strzelać. To tutaj może. No tutaj mogą. Dobra. No, ustawmy ich. Tak. Mogą strzelać? Chyba mogą. Dobra, niech tak będzie. Co my tu mamy? Okej. Kusznicy, kusznicy, muszkieterzy z przodu. No, no, grasanci, ale myślę, że oni nie są w stanie tu przeżyć tego. Wolałbym, żeby kusznicy, muszkieterzy ich nie trafili. Dobra, tutaj mamy to. Idziemy. Dobra, Karl Franz. Grasanci, ogary chaosu. Dobra. Może tutaj zlecieć, no nie wiem, czy damy radę. Chodźcie. Ustawcie się po prostu już tutaj. Wejdziemy tym, kogo mamy. Jak to wygląda tutaj?
No dobrze, może być. Włócznicy w razie czego, no niech wezmą na siebie. Dobra, tutaj. Lecą. Ci jakoś się niespecjalnie dobrze ustawili. Ustawmy ich tu. Gwardia Eldera. Chodźcie. Muszkieterzy tu się z tymi spieli. Dobra, gdzie jest Karl Franz? Chodź tutaj. Musimy tutaj tych muszkieterów stąd wyciągnąć, bo... O, rycerze gorącego słońca, chodźcie. Kogo my tutaj mamy? Tych mamy. No dobra, niech w tych uderzą. To spowoduje to, że... Dobra, i tych tutaj damy, niech... Jak tu wygląda? Dobra, wycofajmy ich, bo oni tu, żeby nie zginęli, ci pogranicznicy jednak. Dobra. Dobra, muszkieterzy niech przystąpią po prostu do likwidacji. Ci, mam nadzieję, że trafią tu jakoś. Dobra. Tutaj jednostka. Kogo mamy jeszcze? Tych. Pancerz. Jazda szturmowa. To są nasi, a ci... No, nie wiem. Ustawmy tutaj może. Konni grasanci. Spróbujmy ich od tyłu zaatakować. Jak on tutaj stanął? Dobra, zobaczmy po tej stronie, co się dzieje. No, nic takiego. Już tak trafi tutaj centralnie w tych. A komputer nie ruszył ich, jakby, nie wiem, nie ma pomysłu, gdzie ich ruszyć. Gwardia Eldera walczy, ci się wycofali, ci walczą tutaj z... Kim oni walczą? Z... Aha, z wojownikami chaosu, no dobra, to tutaj mają trochę więcej. Wszyscy walczą z wyjątkiem tych. Dobra. Odwrót. Dobra, może... Nie, to lepiej tutaj. Dobra, możemy ich przestraszyć trochę. Obrona i atak też to zmniejsza. Dobra, zajmijcie to miejsce. No, Karl Franz dużo chyba zabije przy okazji. No i koniec. Zobaczmy, jak to w ogóle wyszło wszystko. Czy straciliśmy? Chyba żaden oddział nie padł. No to dobrze. O to chodziło. Taki był cel po prostu. Jeżeli chodzi o... No, Karl Franz, 73. Kusznicy dosyć dużo. Ta Straż Rzeczna Sztirlandu dobrze sobie radzi. Jednak 160. Ładnie było ustawiona. Muszkieterzy tak trochę mniej. To tak... Jestem trochę rozczarowany jakby działaniem tej artylerii. W przypadku miast, no to niestety się rozbija to o mury. Nie jest to takie celne. No ale lepiej. Ci natomiast, to jest jedna wielka porażka. Nie wiem, co ja nimi robiłem. Chyba w ogóle się nie ruszyłem. Zapomniałem o nich. Także szkoda, bo tak by tych wspomogli, trochę mniej by tych, ci za to tutaj dużo na siebie przyjęli. Pogranicznicy, czyli z wyrzutniami granatów, kirasjerzy. Um.
A nie, no jednak straciłem. Rycerze... Zobacz, no nie. Rycerze Gorącego Słońca żeśmy stracili. Pograniczników też. I włóczników, czyli w sumie... Tych nie chciałem stracić, a i tak ich straciłem. No, trudno. Źle zrobiłem to trochę jeszcze. Pancerz mamy jakiś. Trudno. Możemy zwerbować z tej puli ogólnej. Mamy kasę na to, mamy. Tych rycerzy Gorącego Słońca. Dobra, musimy mieć taką jednostkę, to niech będzie. I powolutku odbudować trzeba. Tu muszkieterów to mamy, kirasjerów mamy, to tam tak sobie. Halabardników, dobrze by było mieć taką jednostkę, nawet dwie teraz, bo będziemy z chaosem może walczyć, zobaczymy jeszcze. Teraz tak, tutaj mamy dwa punkty do rozdania. Pancerz, czy my możemy jakiś... Tak, to możemy mu dać. Broń akurat ma dosyć dobrą, natomiast nie wiem, czy talizmanu żadnego nie dać mu. Talizman przetrwania. A zaklęty przedmiot nie mamy żadnego. Dziewiąty poziom. No jest szansa, że dłużej pożyje. Co byśmy mogli mu dać? Głośny, zasięg aury dyscypliny. To mamy, to dajmy mu ten zasięg aury. A, czy my... On chyba jeszcze ma jeden. Miał dwa punkty. Od ostrzału, osłonę Sigmara też mu dajmy. Dobra, i tutaj powinniśmy teraz zastanowić się, jak... tą twierdzę zdobyć. Ta twierdza jest... ma duży garnizon, ale ją zdobędziemy. Tylko nie od razu, nie? Musimy tutaj przejść. O tak. I będziemy próbowali, no, odspaczyć ten teren po prostu. Dobra, i teraz trochę będzie tur na to, żeby... żeby odbudować wojska, które zostały tutaj trochę nadszarpnięte. Jedynie co możemy robić, to tym bohaterem się tutaj przemieścić, żeby zobaczyć, co się dzieje na zachodzie. Na razie nie ma pieniędzy na ulepszenia żadne, więc przejdźmy na koniec tury.
No, czekamy, czekamy. Już mi się tutaj nuży. Długo trwają te tury. No, nie wiem, czy nie przyspieszyć ich, ale z drugiej strony obawiam się, że to spowoduje, że przestanę wiedzieć, co się dzieje. I stracę tą kampanię przez to, że nagle się okaże, że czegoś nie dopilnowałem. Chociaż i tak dużo rzeczy nie wiem tak naprawdę tutaj. Trzeba było bardziej wnikliwie analizować tą sytuację potem w trakcie już tury. Kto ze mną no dostęp wojskowy, o na przykład tutaj ta Brytonia, ale myślę, że możemy na to pozwolić. Ach, miałem zobaczyć i to zobaczymy zaraz. Teraz będzie to już chyba ostatnia tura w tym gameplayu, w dzisiejszym odcinku. Początek dzikiego gonu, czyli mamy jednak dziki gon, to jest najazd, elfów, cholerka. Orion, król w lasach i pan dzikiego gonu odradza się po raz kolejny w dniu nocy wiosennej spośród elitarnych dzikich jeźdźców. Wybierany jest kandydat, który zostanie awatarem nieśmiertelnego dzikiego elfiego króla na kolejny rok. O, rany. Orion stanie się teraz bardziej agresywny. Królowa Ariel wykonała, co miała wykonać. Orion wyrusza więc znowu w świat. Natychmiast zwołuje dziki gon, by oczyścić las z nieproszonych gości. Herold gonu dmie wróg, dając elfom i leśnym duchom sygnał do walki w obronie Adhel Loren, budząc tym samym nieodparte, pierwotne pragnienie pozbycia się wszelkich wrogów lasu. Myślę, że nie tylko o lasy może chodzić. Klapki na oczy, premia do szarży. No w końcu coś żeśmy zrobili. Jak tam z czasem? To jest godzina 17. I powiem wam, że już trochę odczuwam znużenie i takie zmęczenie dzisiejszym odcinkiem. To uważam, że to nic na siłę. To sobie zrobimy w następnym, myślę, że już odcinków. Bo ja chcę w pełni sił przejść i zastanowić się, co w związku z tym dzikim gonem, żeby no, w jakiś sposób przejrzeć sobie elfy i moje relacje z nimi i z której strony może ten dziki gon tutaj nadejść. A tutaj są ruiny też jakieś. To trzeba będzie też zobaczyć. Bo to nie wiem, co to może być. Szczelina cieni. Ciekawy jestem. Przecież te szczeliny się jednak tu pojawiają. No dobra. Także dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że się odcinek wam też podobał. Sobie poradziliśmy z tym Festusem. No prawie. On tam jeszcze gdzieś tutaj w tej mosiężnej twierdzy został. Spójrzmy, czy na pewno, bo więc on tu już nie stanowi... Tak. Osady jedna, czyli generalnie siła 60, no to tak... Tą twierdzę trzeba mu tylko zabrać i to zrobimy oczywiście za aż tym Baltazarem. Pójdziemy tutaj i imperatorem, tylko niech on po prostu odbuduje armię. I tą armię trzeba też zniszczyć, ale to jeszcze mamy jedną tutaj nasz oddział. Mamy 4800 w związku z tym, że tu też spróbujemy kogoś obsadzić. A tutaj już nie mamy. W ogóle kandydata tutaj nie ma na obsadzenie. No dobra, trzeba się zastanowić i po prostu tutaj jakiegoś bohatera, czy nową armię zrobić. No ale to wszystko w następnym odcinku. Ja sobie to ogarnę po prostu. Popatrzę na spokojnie, bo już mnie zaczyna głowa boleć, bo jest godzina 19. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.